województwie świętokrzyskim akurat powiat starachowicki został najbardziej dotknięty ilością osób chorych, zarażonych, pozostających w szpitalu, bo choroba jednak w wielu przypadkach powoduje to, że pacjenci muszą znaleźć się pod opieką lekarską. Zarażone zostały kolejne osoby poprzez kontakty rodzinne, głównie pracowników pracujących w Animexie, czyli w zakładzie mięsnym w Starachowicach, oraz w drugim dużym zakładzie, czyli w fabryce autobusów. Na ulicach miasta Mochocka oraz Wielkiej Wsi, gdzie pojawiały się przypadki zarażeń, no widać taką większą ostrożność, no nie ma się co dziwić, ludzie się po prostu boją, starają się unikać wychodzenia. Jeśli chodzi o władze gminy, no to pilnują, aby miejsca użyteczności publicznej, czyli tam, gdzie jest większe skupiska ludzi, gdzie więcej osób chodzi, spaceruje, aby były na bieżąco odkażane. W Mochocku w zeszłym tygodniu przeprowadzaliśmy odkażanie przystanków, obiektów użyteczności publicznej, jak ławki, skatepark, zalew był też w zeszłym tygodniu robiony bodajże w piątek, z tego co pamiętam. Wejścia do urzędu, wejścia do tego, na pocztę, do banku, obejścia też przy ośrodku zdrowia. Tu, gdzie mamy największą styczność ludzi z jakimiś elementami, gdzie ta transmisja może występować koronawirusa. Wiele osób, które piszą komentarze na Facebooku, na moim profilu, zwraca szczególnie uwagę na jakieś niejasne do końca procedury robienia testów. W samych Starachowicach są takie silne naciski, aby wojewoda zezwolił na przeprowadzenie badań, wymazów u wszystkich pracowników tych największych zakładów, aby tą drogą wyeliminować wszystkie osoby chore, bo wiadomo, że zarażenia powstają, potem musi minąć jakiś okres, aż pojawi się potwierdzenie. Przeprowadzane są wywiady, z kim się spotykał, z kim się widział, ale te osoby, nieświadome nawet tego, że miały wcześniej kontakt z osobą zarażoną, mają swoje rodziny, spotykają się w sklepach. Wydawało się, że sytuacja jest przynajmniej na naszym terenie opanowana, no a tu niestety takie ognisko, które pojawia się w dużym zakładzie zatrudniającym kilka tysięcy osób, nagle trzeba kilkaset tych osób wysłać na kwarantannę, ponieważ być może już 90 jest zarażonych w jednym tylko zakładzie. Trzeba pochwalić mieszkańców naszej gminy, że zachowują taką samodyscyplinę. No nie wszyscy. Przepisy związane z noszeniem maseczek, zakładania, zdejmowania, no nie są do końca precyzyjne. Być może z tego też powodu służby nie wprowadzą jakichś takich działań restrykcyjnych, mandaty, tak jak to było na początku, gdy spotykamy się z obcymi osobami w sklepie, mijamy się w nim. Tam są takie miejsca, które poprzez dotykanie tą drogą kropelkową mogą się zarażać osoby znajdujące się w bliskim sąsiedztwie.